Stacja przesyła 48 zł i 75 groszy. To ja poproszę historię Mozy, by co powiedz z Kan. Opowieść z Kan? A my byliśmy w zeszłym roku w Kan i to jakby nie jest ten, nie jest... nie jest... Okej, okay. Nie ma żadnych szlotów, a niestety film... Film wyjebali, no ale chyba pamiętacie, że byliśmy, nie? Więc no, więc to nawet będzie... To nawet będzie prawda. No, no to w zeszłym roku, jak dobrze wiecie, byliśmy na Patoturze. I wracając z Barcelony, ja rzuciłem, że może byśmy bo Nicea, Cannes i Monaco mniej więcej koło siebie są. Czy wiadomo, że nie są tak, bo zresztą pokażę na mapie, nie? Bo możliwe, że ten. Macie tu Saint-Tropez, Cannes, Nicea. Myślę, że ten. Myślę, że fajnie. Jeszcze Monako odwiedziliśmy. No przylecieliśmy na 2 dni do Cannes i okazało się, jak śledzicie storki, to to wiecie, że w tym samym czasie, co my byliśmy w Cannes, był też Conor McGregor. Przypłynął tam jachtem. No, my mieliśmy taki spoko hotel. I tam jest takie w chuj fajne wybrzeże i potem jest port. No. I... A! No to możecie z tego kojarzyć, już pamiętam, bo byliśmy w Diabelskim Młynie w Cannes. No, u Graczola jest film? O, to zaraz będzie. Graczol Cannes. Dobra, ale pewnie będzie tutaj. Z Polski. Nominacja po francusku grania. To jest Mediolan, czyli dzień wcześniej, albo... O, to jest Kan. To jest Kan. O, sawa, a not Polako. Kurwa, duży przeskup. No to jest Kan. Nie, to jest Monako już. No ale powiedzmy tutaj to było Kan, nie? Bo pamiętam, że jedliśmy tutaj. No. No i słuchajcie, byliśmy na tym diabelskim młynie i tam się okazało, że taki Polak pracował na tym diabelskim młynie. On nam właśnie o tym Conorze McGregorze powiedział. No. I spoko. Tak sobie kurwa pomyślałem, tak mówię. Fajnie by było być jak Conor. Wiecie, że kurwa. Bo zresztą, bo ja do tamtej pory no, pamiętałem tylko, że wiesz, jak jest jak. Conor McGregor blowjob. No to po prostu kojarzyłem właśnie, że u Conora na jachcie się dzieją takie rzeczy. Takie rzeczy się dzieją jak upieranie petardy przez jego żonę na Instastory. No. No. I słuchajcie tego. I tak kurwa sobie pomyślałem. I tak się trochę wkurwiłem i żeby rozładować trochę emocje, zacząłem robić walkę z cieniem i potem się okazało, że ochroniarz McGregora, który na jachcie wypatrywał, czy jakiś desant Somalijczyków, somalijskich piratów nie następuje, tak? Dba tam o bezpieczeństwo, wypatrzył mnie, zszedł z tego jachtu i do nas podszedł i powiedział: cześć, I was on yacht and I saw you. Conor chciałby cię poznać. Ja mówię, kurwa ty, ja taki nieubrany. Pamiętam, jak kurwa patrzę, akurat wtedy ubrałem koszulkę Fendi. Chuj, nie będziemy odstawać, nie? Ciastko się kurwa tak podniecił, że jeszcze bardziej mu się te włosy spociły, kurwa jeszcze bardziej były takie błyszczące. No ale trzeba było zrobić wstępną selekcję jakby. Wiesz, poszedł wtedy Graczol, poszedłem ja, Sandra i Martyna. Reszta jakby została oddelegowana do... do hotelu. Wiesz, tam powiedzieliśmy ciastkowi, że tam, nie wiem, że zapomniał włosów umyć czy coś. To no jakby zrozumiał też. Też nie było tak, że ten... Że jakiś misunderstanding się tam wydarzył. No i wchodzimy na ten jacht. Conor z flapą stoi. Dom Perignon.
jakiś, jakąś kurwa miał taki szlafrok, kurwa Versace, czy jakieś kurwa takie inne. No, kurwa coś totalnie perskiego. Ja mówię, kurwa Connor, co ty masz na sobie? A on mówi, że co, kurwa, że nie podoba ci się coś tam, jesteśmy u mnie. Zamknij łeb, bo ci za chwilę tego. No i chłop do mnie, kurwa, wiesz. Connor wstał, ja wstałem. I on z łapami do mnie. No. I ja miałem wtedy na sobie, miałem tą koszulkę właśnie Fendi, co w niej na kurwach byłem. No. Serio. Co? Znaczy, rozmawialiśmy po tym, rozmawialiśmy po angielsku, tylko ja już wam przetłumaczyłem. Tą taką z guzikami, co miałem, co na kurwach byłem. No. Założyłem mu ten, kurwa, założyłem mu ten szlafrok, kurwa, na głowę, walę mu bomby od dołu i nas ochroniarz zaczął rozdzielać. Ja mówię, kim ty, kurwa, jesteś? On mówi, grzechotnik. Ja mówię, kurwa, jaki grzechotnik? A on mówi, że 50 cent security. Wypierdoliłem mu listwę i rzeczywiście chciałbym potwierdzić, że był podpięty, bo jak mu wyjebałem bombę, kurwa, to był podpięty pod respirator przez 2 tygodnie. Więc no. A potem co to tam było? 2.05, 2.07 na dwóch potem zrobiliśmy. Jakieś tam modeleczki były, wiadomo, że tutaj ten. Gdzie Martyna i Sandra, to im powiedzieliśmy, że co tam poszły się tam przejść. Ten jak był dosyć duży, gdzieś tam poszły na basen. My w tym czasie... jak ona się nazywała? Jak ona się kurwa nazywała? Kurwa, taka Hiszpanka, kurwa, ale słabo się ruchała, chyba Rosalia ona się nazywała. No, wiesz, tu pociągnęła kabla, tam pociągnęła kabla, tam pociągnęła kabla i w sumie to tyle, nie? Zbiliśmy piątkę, wymieniliśmy się numerami i tyle, wróciliśmy do nas. No. Jeszcze była taka dziwna sytuacja, bo jak wychodziliśmy z tego jachtu, to jakaś Polka tam stała pod tym jachtem i miała 4 ludzi i oni nagrywali Instastory, że niby jest u McGregora na imprezie. Ja mówię, dziewczyno, co ty odpierdalasz? Ona mówi, że z Bollywood jest. Ja mówię, nie no, kurwa, kasujesz to teraz, nie? Co ty tam do internetu rzucasz? Kasujesz to. No. No. To ja pojebana sytuacja ogólnie się tam wydarzyła. No. Czy mamy jakieś zdjęcia z tego? Nie, bo szanowaliśmy akurat swoją prywatność. Więc no. Więc jakby wszystko wszystkim, ale no koniec końców... No my szanujemy swoją